Cześć kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę dla Was z takim filmem 2 w 1. Mam dla Was przegląd jesiennych nowości w Primarku. Zabiorę Was na taki shopping razem ze mną, na wspólne zakupy. Także zaraz Wam wrzucę klipy. Co tam ciekawego w Primarku, może na czymś zawiesicie oko, na coś zwrócicie uwagę, a następnie zrobimy sobie mierzymy z Primarka. Mam naprawdę kilka fajnych rzeczy, mam tutaj jakieś sukienki, spodnie, których jestem bardzo, bardzo ciekawa, oraz kilka fajnych bluzeczek do pokazania. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na właśnie taki film. Przegląd jesiennych nowości razem z Mierzymy z Primarka. Koniecznie zostawcie jeszcze łapkę w górę, jeżeli cieszycie się na nowy film. Zapraszam Was również do komentowania oraz subskrybowania mojego kanału. Nie ukrywam, że zależy mi już na tym 1000, także wszystko w Waszych rękach. Jeżeli oglądacie mój kanał, a nie subskrybujecie, to najwyższy czas kliknąć ten przycisk na dole. I ja już nie przedłużam, zaczynamy film. Co tam nowego w Primarku? So hard, stumbling in the dark, to learn how to see what you already saw. You're the one to blame for. The fact that I can reach for the best of myself. It's all. You always make it right.
showed me how to reach for the best of myself. It's all mam nadzieję, że coś Wam się tam spodobało. Jeżeli macie gdzieś tam Primark w zasięgu ręki, to wybierzecie się na zakupy, znajdziecie coś fajnego dla siebie. Powiem Wam, że u nas teraz powiększyli dział domowy i to jest jakiś sztos. Ile tam jest teraz rzeczy, bardzo fajne nowości, również ubraniowe, także czas na mierzymy. Ogólnie pokażę Wam jeszcze tylko mój outfit dzisiaj. Z dzisiaj jest to taka przepiękna sukienka z butiku Sevenox. Przepiękny muślinowy materiał, bardzo wygodna. Zobaczcie, jest to taki typowy oversized, jest ogromna, ale bardzo cozy, bardzo przyjemna. Także uwielbiam ją, jest idealna do chodzenia po domu, ale ja w niej śmigałam również jeszcze w Polsce, kiedy byliśmy na wakacjach. A jak już jesteśmy przy sukienkach, to może zacznijmy, mierzymy od sukienek. Mam Wam do pokazania dwie. Sorry, nie mam Was jak tutaj ustawić, żeby być bardziej widoczną. Tak, mam do pokazania dwie sukienki, więc lecimy. Tadam! Mam na sobie pierwszą sukienkę. Jest to totalny jakiś hicior, ponieważ ta sukienka wyniosła mnie zaledwie 3 funty, była na promocji z 15, przeceniona na 3. Ma przepiękny materiał, bardzo jesienny. Zobaczcie, jest to taki materiał czarny w takie rudo-białe kwiatki, kropki i coś takiego. Rękawki 3/4, tutaj mamy zapinane na guziczek. Sukienka sięga mi do połowy łydek. Jest cała zapinana na guziczki. Może sobie odepnę tutaj ten guzik, bo ja nigdy takich sukienek też nie zapinam do końca. Lubię jednak, jak one są, jak mają takie fajne wycięcie na nodze. Jest prześliczna ta sukienka. Bardzo ładnie tutaj ten pasek podkreśla nam talię. I ten dekolt tutaj zapinany na guziczki jest super. Jeżeli chodzi o dół, to Wam może pokażę. Sorry, nie mam jakoś innej opcji, żeby Wam pokazać. Tak jak mówię, jest ona taka w pół łydki. No i tutaj na guziczki ja sobie odpięłam, także bardzo spoko wygląda. W ogóle zostawcie łapkę w górę za moje laczki. Ale tak, sukienka jest prześliczna. Okidoki, ta sukienka jest zupełnie inna, przede wszystkim jest krótsza, zaraz Wam pokażę. I tak, ona ma tutaj takie przeszycie zaraz pod biustem i sznurek, także zawiążemy sobie go chyba z tyłu, prawda? Tak, zdecydowanie i wtedy
Ta sukienka fajnie nam tutaj eksponuje biust. Dajcie mi to zawiązać, tadam. Proszę bardzo. I tak, możemy ją nosić. Ona przepiękny tutaj prosty dekolt, taki w kwadrat. I możemy te rękawki nosić tak, ale możemy... Sorry, mam stanik, już nie będę ściągać. Możemy również opuścić sobie te rękawki na ramiona. Prześliczna jest, to taka czarna sukienka w stokrotki. I ona jest tak przed kolanko, pokażę Wam. Proszę bardzo, jest prześliczna, bardzo wygodna, nie spodziewałam się, ale jest naprawdę wygodna sukienka. Kosztowała mnie chyba 13 funtów, bo wiem, że to jest jakaś nowość. Tutaj ma też przepiękny... co to jest? Aha... Tutaj ma jeszcze kartkę. Zawiążemy to tutaj. Ja jestem zachwycona, jak ta sukienka wygląda. Jest idealna jeszcze na taką fajną jesienną pogodę. Do tego ramoneska albo kurtka jeansowa, trampki albo jakieś sneakersy. No i będzie czad z tyłu. Z tyłu też fajnie się prezentuje. Tutaj to wiązanie. Także jestem mega zadowolona. Powiem Wam, że nie miałam jeszcze sukienki w takim fasonie u siebie w szafie, więc fajnie, że coś nowego. Wow, naprawdę jestem bardzo zadowolona. Może zrobimy jakąś miniaturkę. Okidoki, ja skoczyłam w piżamkę, także dziwnie się czuję, występując w piżamie tutaj, ale uwielbiam te piżamki z Primarka. Sorry bardzo, ale mój telefon po prostu, znaczy mój status jest jakiś tragiczny. Ej, właśnie mi wypadł telefon, ale to nic. Okej, lecimy. Piżamka, uwielbiam te piżamy w takim fasonie, oversize'owe t-shirty. Ona jest taka przed udo, znaczy w pół uda, przed kolanko. I ta jest taka z motywem kubusia, puchatka. Jest przewygodna, uwielbiam spać w takich piżamkach. Są mega wygodne, takie cozy, comfy. Także wszystko, czego można oczekiwać od piżamek, jest tutaj zawarte. Także wow, lecimy dalej. Okej, mam teraz do pokazania Wam dwie rzeczy. Koszulkę z długim rękawem oraz spodnie. Zacznijmy może od tego long sleeve'u. Jest to przefajna koszulka, taka basicowa. Może odlepię te metki, kurde. Będzie lepiej. Basicowa koszulka. Ja uwielbiam te koszulki z Primarka. Mam już nie jedną w swojej szafie. Jestem z nich zadowolona. Są przewygodne. Zobaczcie, fajnie wyglądają. Na to możemy zarzucić ramoneskę, czy jakąś koszulę, czy kurtkę jeansową na przykład i będzie wow, albo sweter po prostu. Ja najczęściej noszę taką opcję i ona jest akurat w takim kolorku szarym, ale z takimi kropkami, coś takiego. Ma dekolt serek, są różne kolory, różne opcje, są też takie zwykłe dekolty. Ja stwierdziłam, że tym razem taką. Fajnie, że one też są takie dłuższe, może nie za tyłek, pokażę Wam troszkę niżej, może nie za tyłek, ale wiecie, nie są takie crop topy, także takie t-shirty, long sleeve'y jak najbardziej na plus. Ja mam w rozmiarze S. Jeżeli chodzi o spodnie, może trochę tutaj schowam tą koszulkę teraz, to jest to jakiś sztos w ogóle. Są to takie fajne spodnie z wysokim stanem. One nie mają takiego typowego czarnego koloru, ale bardziej taki czarny, przetarty jeans. I tak, to są takie rurki, mają przetarcia na kolanach. Tutaj również, nie wiem czy to widać, tutaj na udzie jest przetarcie oraz tutaj przy kieszonce. Bardzo mi się podobają te spodnie. Z tyłu również mają dwie kieszonki. I co jeszcze mnie w nich urzekło, to tutaj przy kostce też mają również przetarcia. I ja naprawdę, ja początkowo szukałam, żeby nie było tego przeszycia, tylko żeby były takie postrzępione, ale nie było z takiego fajnego materiału, więc stwierdziłam, że wezmę te, bo bardzo mi się spodobały.
bardzo fajnie wyglądają w nich nogi, podobają mi się. Fajnie tutaj są wąskie na dole, nic nie odstaje. Jedyne co to cena 17 funtów to jest nawet spore, jeżeli chodzi o Primark. Ja już Wam niejednokrotnie mówiłam, że jeansy te droższe z Primarka naprawdę dają radę. Ja mam w swojej szafie kilka par, mam na przykład mam jeansy oraz mam również fajną kurtkę jeansową. Także czasem warto dołożyć te kilka funtów więcej w Primarze, ale dalej myślę, że to bardzo niska cena, bo na przykład obstawiam, że za takie spodnie w Top Shopie trzeba dać 2-3 razy więcej, a powiem Wam, że ta jakość się nie różni za bardzo. Okej, zostaję już w spodniach, ponieważ nie mam więcej dołów do pokazania. Halko. Ale skoczę jeszcze w inne góry. Także see you in a second. Tadam! Skoczyłam w taką przepiękną, bawełnianą koszulę. Zobaczcie, rękaw 3/4. Taka bardzo fajna. Super, że nie ma tu guzików, tylko jest jakby taka bluzka. Tutaj ma przepiękną koronkę wyżej biustu. Jest to rozmiar 6, więc czuję, że tutaj mi troszkę ciśnie pod pachami, ale nie było większego rozmiaru. A bardzo mi się spodobała. Tutaj również jest na rękawach ta koronka. Z tyłu jest bardzo prosta. Ma tylko guziczek tutaj. No powiem Wam, że jest troszkę przyciasnawa tutaj, o, w tym miejscu, pod pachami. Ale jest ok. 100% bawełny, także materiał bardzo spoko. I ona również była na promocji, kosztowała mnie 3 funty, była na przecenie z 11, także wiecie, bardzo spoko. Myślę, że będzie idealna nawet do spodni czy do jakiejś spódniczki. Wow, jestem naprawdę zadowolona z tych zakupów. Dobra, lecimy dalej. Ta, teraz weź to ściąg. O nie. Czy ja powiedziałam, że dobrze, że nie ma guzików? Następna rzecz. Oczywiście z metką, bo jak żeby było inaczej. Ale ten kolor jest przepiękny! Okej, zobaczcie, jest taki przepiękny, bardzo prosty sweter, ale jest przewygodny. Ja mam już jeden taki, znaczy się właściwie dwa. Jasno-beżowy w białe paski oraz taki ciemno-zielony. I bardzo wygodny, także wzięłam jeszcze jeden w takim iście jesiennym kolorze. Przepiękne, po prostu bardzo mi się podoba. I cena też bardzo spoko, bo chyba kosztowało to 6 funtów, tak? Jestem jeszcze bardzo ciekawa materiału, bo jest to przewygodny materiał i już Wam mówię, jest to poliester z recyklingu, poliester oraz 25% wiskozy. No, plus za tą wiskozę, ale bardzo, bardzo przyjemny, miły w dotyku i taki jest cozy. On tutaj jest lekko oversize'owy na górze, chyba że po prostu to jest dla pani z dużym biustem, czyli nie dla mnie, ale bardzo spoko. Fajny, tutaj można sobie naciągnąć rękawki, ja tak lubię, czasem jak jest chłodno, także wow. I lecimy z ostatnią rzeczą. Ale czad! Zobaczcie, jest to niby bluza, ale z takiego, z takiej dzianiny fajnej, jak sweterek. Ma w ogóle bardzo fajny, całkiem spory kaptur. Okej, już ściągam kaptur. Ale jest to przyjemne i cieplutkie i cozy. Wow! Naprawdę czad. Oderwałam już metkę, ale myślę, że to kosztowało około 6 funtów. I tak, już Wam powiem jeszcze materiał. 100% poliester. To dlatego takie miłe. Nie no, dlatego takie ciepłe. Po prostu jest mi już gorąco, ale dzisiaj też jest ponad 20 stopni, więc zdecydowanie będzie to fajne na takie mrozy. Ale super, w ogóle coś takiego nietypowego, bo niby jest to bluza, ale z takiej fajnej dzianiny jak sweterek. Tutaj jest taka luźna, nie ma ściągacza, ale bardzo fajnie wygląda do spodni, naprawdę czad. Tutaj fajne ma te sznurki z takim wykończeniem srebrnym, bardzo, bardzo ładnie to
wygląda. Także powiem Wam, że te zakupy to jakiś sztos. Okej, ja muszę wracać do swojej sukienki, to się do Was odezwę, bo w tym to jest mi za gorąco. Okej, kochani, to wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki przegląd Primarka, jesienny przegląd Primarka. Pokazałam Wam, co tam ciekawego w Primarku w tym sezonie oraz pokazałam Wam, mierzymy to, co udało mi się kupić po prostu. Myślę, że bardzo, bardzo fajne rzeczy na jesień. Ja jestem naprawdę zadowolona z tych sukienek oraz spodni. Uważam, że to po prostu jakiś sztos. W ogóle te ceny, sukienka za 3 funty z wiskozy, to jest po prostu szał. Tak, to wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Zapraszam Was również do zostawiania łapek w górę oraz do komentowania moich filmów. A my widzimy się już w kolejnym filmie. Buziaki, do zobaczenia. Pa!